Witam Państwa serdecznie sprzed Bazyliki Świętego Józefa w Klimontowie. Tak się złożyło, że wracając z Rzeszowa zajechaliśmy tutaj w to niezwykłe i bardzo piękne miejsce. Mamy tutaj za plecami kościół założony w XVII wieku z fundacji Jerzego Solińskiego, kanclerza koronnego. Kościół rozbudowywany w wieku XVIII, bardzo wysokiej klasy architektura. Jesteśmy tu trochę przypadkiem, a trochę nie, no bo ze względu na urok miejsca postanowiliśmy się zatrzymać i coś nagrać. Tak się składa, że chciałbym przypomnieć książkę, której jeszcze żeśmy nie omawiali, a która jest dość istotna i ze względu na urodę tekstu ważna. Są książki ważne z powodów rozmaitych, natomiast to jest ważne, jeszcze się spotkamy. Wspomnienia z zesłania w Kazachstanie, autorem jest Stanisław Złotkowski, autor żyjący. To jest istotne ze względu na urodę tekstu i ze względu na jakość tych wspomnień. Proszę Państwa, autor nie jest... To nie jest zawodowiec, to jest starszy już dzisiaj mocno pan, dziadek naszego kolegi Tomka, bardzo posunięty w latach, ja go nie spotkałem osobiście, który ponoć wykazuje się niezwykłą bystrością umysłu do dziś i ponoć nawet jeszcze jeździ samochodem mimo 90 na karku. Proszę Państwa, Stanisław Złotkowski został wraz z rodziną, ze swoją mamą i braćmi, zesłany do Kazachstanu w roku 1940. Jego ojciec był policjantem, mieszkali w Augustowie i nagle 12-letni chłopiec, nierozumiejący wiele, który ma za sobą kilka klas szkoły powszechnej, zostaje wraz z rodziną i innymi mieszkańcami Augustowa załadowany w Bydlęce na wagony i wywieziony gdzieś hen do Azji, tak, gdzie mieszkają dziwne, skośnookie ludy mówiące niezrozumiałymi językami, wyrzucony na goły step i tam zmuszony do pracy ponad siły i walki o życie. Proszę Państwa, autentyczność tego opisu jest wstrząsająca, ona nie pozostawia żadnych wątpliwości, i czy jest to może stylizacja, prawda? Ponieważ żyjemy w takich czasach, kiedy takie epizody z życia ludzi starszych, jak przeżycia wojenne, zesłania, no to jest coś niesłychanie atrakcyjnego rynkowo, coś niesłychanie atrakcyjnego filmowo, a poza tym coś, co ma dzisiaj charakter nobilitacji. W związku z powyższym, proszę Państwa, mamy cały szereg fałszywych życiorysów, cały szereg historii wymyślonych, cały szereg po prostu zwykłych, publicystycznych oszustw, które funkcjonują w świadomości publicznej jako autentyki, tak? Ewentualnie, jeżeli już nawet nie to, i ja tutaj stawiam zbyt mocne zarzuty, no to mamy jakąś, jakby to powiedzieć, zesłańczą propagandę, tak? Czyli na podstawie opisu modelowego albo też i autentycznego buduje się jakąś narrację, czy to filmową, czy to literacką, która ma nas przekonać, że no, do jakichś określonych trendów, tak, publicystyczno-politycznych. W książce Stanisława Złotkowskiego nic takiego nie ma. Jeszcze się spotkamy, to jest bezwzględnie prawdziwa, autentyczna, szczera relacja spisana przez człowieka, który ani myślał o wydaniu tej książki, ani się liczył z tym, że ktoś poza najbliższą rodziną będzie to czytał. Szczerość jest wielką zaletą tego tekstu. Oczywiście tekst musiał przejść przez redakcję, natomiast pani redaktor, która się tą redakcją zajmowała, powiedziała wprost, że było bardzo mało pracy, jak na człowieka, który przez całe życie nie miał do czynienia z literaturą i nie miał do czynienia ze słowem pisanym zawodowo, a tak standardowo, tak jak każdy, kto się nauczył czytać i pisać. Stworzenie tak głębokiego, prawdziwego, autentycznego, reporterskiego miejscami tekstu, no to jest absolutny wyczyn. Oczywiście poprawione zostały jakieś tam niezręczności, literówki, ale to wszystko. Ale to wszystko. Ten tekst był w zasadzie gotowy do druku. Więc jest to autentyczny dokument epoki.
Książka bardzo prawdziwa, a ja nie będę Państwu streszczał jej treści, natomiast ciekawy, ani też żadnych tutaj anegdotycznych wątków wplatał, bo to jest niepotrzebne w tym przypadku. Taka anegdota smutna z końca tej książki, kiedy się okazało, że rodzina Złotkowskich wraca do Polski, dwóch żołnierzy NKWD, już 16-letniego Stanisława Złotkowskiego zaczepiło i on im powiedział, że wraca do kraju, a oni mu powiedzieli, jeszcze się spotkamy. Jeszcze się spotkamy. I rzeczywiście tak było. Niczego nie przeczuwający, nie rozumiejący chłopiec powrócił do Augustowa i tam zastał Polskę nie taką, jaką zostawił. Zastał Polskę komunistyczną i pełen ufności i radości rzucił się wręcz do pierwszego z brzegu człowieka odzianego w mundur Polski, ale ktoś przytomny przytrzymał go za ramię i wytłumaczył mu, że to nie jest ten sam żołnierz, który tu był we wrześniu 1939 roku, tylko ktoś zgoła inny. Dlatego wspomnienia Stanisława Złotkowskiego noszą tytuł Jeszcze się spotkamy. Przeznaczone dla najbliższej rodziny, kręgu znajomych, dzięki wydawnictwu naszemu ujrzały światło dzienne i każdy z Państwa może się zapoznać z tą niezwykłą i frapującą, smutną, ale także dającą nadzieję treścią. Zachęcam bardzo, dziękuję uprzejmie i do następnego spotkania.